Siemanko, siemanko, nas bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będzie content podpieprzony z zagranicy, bo ta baza już wyszła chyba na 4 kanałach, ale ja wam ją pokażę dzisiaj po swojemu, z lekkim przerobieniem, wytłumaczeniem, o co chodzi, i to będzie startówka. Nie wiedziałem, że będę robił startówkę, tutorial ze startówki 2 na 1. To jest dziwne, ale będę robił. Dlaczego? Dlatego, że ta startówka ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem dużych skrzynek. Trzy piece, researcher, workbench. Da się tak przerobić, żeby była na 16 rakiet. Na 14, dobra. Na 16 by była, jakbyście wstawili. A nieważne. Drzwi z haku, ale umówmy się, że będziecie musieli zdobyć jedną, jedyną rzecz, żeby to zrobić. Garażówki, żeby ją potem przerobić. A na początku zaczniemy od podstaw i to jest w sumie tutorial dla początkujących osób, umówmy się. Nie jest to dla osób zaawansowanych, bo one zupełnie inaczej bazy będą budowały, a średnio zaawansowana osoba, która ma trochę tych godzin, może się dowiedzieć, jak fajnie umieścić skrzynki w takiej bazie, co jest całkiem spoko. No i samą bazę zaczynamy budować od tego, że budujemy sobie trójkącik i robimy tak. I teraz ogólnie będę starał się to wytłumaczyć, bo jak ktoś to robił, to tego nie tłumaczył za bardzo. Więc kolejność ma bardzo duże znaczenie. A po prawej będziecie mieli materiały, jakie są potrzebne na wybudowanie tej bazy. I teraz tak, zaczynamy od tego, że budujemy sobie normalną, standardową bazę. Tak jak zawsze. Będę od razu robił z kamienia, bo mi się nie chce po prostu inaczej. I po pierwsze, tool cupboard, czyli autorkę, będę mówił, starał się spolszczać, bo dostałem opierdziel w komentarzach, że osoby, które zaczynają, nie są w stanie zrozumieć skrótów myślowych, więc cupboard, tool cupboard, tudzież inaczej autoryzacja musi być postawiona nie tu, gdzie są drzwi, tylko naprzeciwko. I jakby na to nie patrzeć, ma to znaczenie. I wszystko stawiamy na piksele, czyli maksymalnie dopychamy do ścian. Dlaczego? Dlatego, że te nasze rzeczy trochę w ściany wchodzą. I to jest rzecz bardzo ważna do tego, żeby umieścić dużą ilość skrzynek. I teraz tak. Jak tu sobie wybudowaliśmy coś takiego, to na samym początku naszej pięknej przygody z bazą stawiamy sobie drzwi, powiedzmy, z drewna. Potrzebujecie jedne zwykłe małe drewniane drzwiczki, takie o, i jedne potrzebujecie drzwiczki, takie o. Dlaczego? Dlatego, że w tej bazie nie musicie mieć trójkąta, żeby zrobić sobie taką jakby blokadę od drzwi, że wam tutaj nikt nie wejdzie, jak macie to otworzone. I jest to całkiem spoko wymyślone, zwykle budowało się trójkąt, dwie pary zwykłych takich pojedynczych drzwi można było blokować, ale musieliście wybudować trójkąt, a tu nie musicie. I to jest całkiem spoko przemyślane. Będę to robił na razie w tej wersji, w której to było zrobione w tym, a potem będziemy to przerabiać. Teraz tak. Jeżeli będziecie chcieli zrobić sobie piecyki, to musicie tutaj dobudować taki myk. Będziecie mieli wtedy kolejne drzwi. Wtedy zaczniecie z taką bazą. To już od was zależy. I tu wstawiacie sobie kolejne drzwiczki. Możecie w jedną albo w drugą stronę. Nie ma większego znaczenia, dlatego że jak postawicie je w drugą stronę, to jedyne, co będziecie mieli, to nic, bo tędy i tak będzie dało się przejść, więc to wam nie zablokuje, a tylko będzie was wkurzać. Dobra, teraz piecyki. Trzy piecyki, które się tutaj mieszczą. Zaczynam ogólnie od dupy strony, bo powinienem najpierw te skrzynki rozmieścić i wam pokazać. Ale najpierw pokażę to. O, i nie zajmuje wam to miejsca w bazie, dlatego to jest całkiem spoko. Teraz jeżeli chodzi o rozmieszczenie skrzynek. To jest najbardziej popieprzone i prawdopodobnie będę to robił 10 razy. To rozmieszczenie je też na piksel, czyli tak, żeby stykały się ze ścianą. Może nie wszystkie, ale w większości. I bardzo ważna rzecz. Te drzwi, znaczy te drzwi trzeba ściągnąć i tą framugę ulepszyć do metalu. Dlaczego? Dlatego, że metalowa framuga, futryna, zwał jak zwał, daje wam tak jakby więcej miejsca. Ta gra jest trochę spieprzona, umówmy się, i kamienna ma trochę większą teksturę, a metalowa ma mniejszą, przez co zmieści nam się tutaj więcej skrzynek. I teraz, następną skrzyneczkę wstawiamy sobie tutaj. Jak będziemy ją wstawiali w ten sposób, to potem następna skrzynka wam się nie zmieści. Dlaczego? Dlatego, że ta gra jest spieprzona, więc trzeba ją wstawiać w ten sposób. Wtedy wchodzi ona lekko w ścianę. O, cyk, tak o. Cyk. Mamy tutaj, o, tak zrobione ładnie i dosunięte z samego brzegu. Dzięki temu patentowi jesteście w stanie wstawić sobie skrzynkę tutaj. Ja normalnie tego się nie da zrobić. Popieprzone, ale tak jest.
Następnym krokiem jest wstawienie sobie researchera, czyli tego stołu do badań pięknego, który pozwala wam uczyć się itemków. I wstawiamy go też tutaj ładnie sobie przy ścianie. Może trochę być w prawo, trochę w lewo, tutaj akurat na piksele nie ma znaczenia. I skrzynkę dosuwamy maksymalnie do prawej strony. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu będziecie mogli sobie wstawić skrzynkę tutaj. O. Tylko nie wiem, czy będę mógł ją tak wstawić. Oczywiście będę musiał się męczyć. I tutaj piksele też nie musi być, ale da się wstawić. Dobra, jak to pokazałem, to teraz patent inny. Zanim to zrobicie, jest zrobić sobie z twiga. Nie musi być z kamienia, ani z niczego innego, więc zrobię Big Raid 1. Żeby ktoś potem tego nie robił z kamienia. Gdzie zrobić taki oto piękny trójkąt. Dlatego, żebyście mogli przez ścianę wybudować następny trójkąt. Zanim to zrobicie, musicie, to jest mega popieprzone, musicie wstawić sobie tą skrzynkę, bo potem za cholerę jej nie wstawicie. Da się trochę z tym pomęczyć. Dobra. Teraz wstawiamy tą skrzynkę. A! Moment, moment! Najpierw trzeba wstawić garażówki, bo potem ich nie wstawicie. O! W ten sposób możecie stawiać następne skrzynki. Nie wiem, czemu robię tutorial z tej bazy. To jest mocno popieprzone. W sensie, będziecie musieli te skrzynki potem popodnosić, jak będziecie chcieli w stanie drzwi pozamieniać w sumie, więc trochę lipa. O, tu oczywiście postawiłem już krzywo. Trzeba postawić jeszcze raz. Ogólnie w tej bazie ktoś, kto to wymyślał, miał na celu przede wszystkim zrobienie bazy, która jest startowej, w której jest bardzo dużo miejsca. To mu się akurat udało, ale wstawianie tego, chyba przejście przez mękę. O! Siadło. Pięknie. Pięknie. Tacy. To najlepiej sobie ulepszyć, powiedzmy do drewna. Proszę tam nie sadzić. Teraz trzeba wstawić tutaj skrzyneczkę. Jeszcze ją dosunąć na maksa tu. No i pięknie. Następną skrzynkę możecie wstawić dzięki temu wyżej. I tu możecie wstawić sobie jeszcze jedną skrzynkę. Chłopca tam se sadzi bazę. Pięknie. Dzięki temu oto pięknemu patentowi mamy wstawione bardzo dużo skrzynek. I tutaj wstawiłem nierówno. Jakbyście to wstawili równo, to tu możecie wstawić jeszcze jedną małą skrzynkę. Ale nie chcę mi się tego poprawię. Cały tutorial se spieprzę, ale poprawię. Właśnie, że to zrobię. Kto to wymyślał? Ja to chcę przerobić po swojemu, dlatego chcę to zrobić. Ja tego tu nie wstawię teraz. Boże, nienawidzę tej bazy. Wiem to już? Nie mówiłem. O! Jeszcze lepiej. No i picabello. Tym oto pięknym sposobem, co prawda wystaje, no ale inaczej tego nie zrobimy. Mamy w bazie, a jeszcze oczywiście obiecałem, że będzie workbench. Czyli... O! I trzeba go postawić. I można tu normalnie przejść. I tym oto pięknym sposobem, w tak małej, pizdowatej basce, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem dużych skrzynek, dwie małe skrzynki i dwa piece. No i dobra. W dalszym ciągu mamy słabą bazę, bo w najlepszym układzie jesteście w stanie zrobić sobie... Będę teraz przerabiał. To można zniszczyć, tego nie potrzebujecie. I zrobię to teraz... Zrobię to teraz lekko inaczej, bo zrobimy to tak. Dobra. W tym oto pięknym układzie macie baskę, która w dalszym ciągu nie jest na za dużo rakiet. A że ja zawsze wychodziłem z założenia, że fajnie jest zrobić taką bazę, żeby potem można było ją jakoś przerobić. Zrobić sobie z niej jednak maina, a nie przenosić wszystkie rzeczy w cholerę.
To jest najlepsze dla osób początkujących. To stwierdzam, iż małym kosztem tą bazę można przerobić na 14-16 rakiet. I teraz tak, dlaczego 14-16? Dlatego, że jeżeli zostawicie zwykłe drzwi, to będziecie mieli na 14. Jak wstawicie tutaj drzwi z haku, które jest ciężej zdobyć osobom początkującym, to będziecie mieli 16, więc to wszystko zależy od was. Najważniejsze jest to, żeby wstawić te garażówki, zanim powstawiacie te skrzynki, więc dosyć szybko musicie je jakoś zdobyć. A jak tą bazę ulepszyć? Otóż robiąc ją... nie sprawdziłem materiału, ale kamienia potrzebne jest około 4000 i 1000 drewna, żeby to zbudować, więc myślę, że bardzo mało. Teraz to przerabiamy. Tu możecie sobie zrobić tak, bo nie ma to większego znaczenia. Ja to przerobię od drugiej strony, żeby się nie bujać z tymi skrzynkami. No ja to najlepiej bym jeszcze z tego bunkier zrobił, bo jestem fanem bunkrów, żeby ze wszystkiego robić bunkier, bo wtedy zwykle następnego dnia wasza baza stoi. No ale powiedzmy, że nie tym razem. Ja już tłumaczę dalej, o co chodzi. Zrobimy tak. Dobra, jeżeli uda wam się to ulepszyć do haku, co nie jest jakoś super ciężkie. I teraz muszę to chwilę przemyśleć. Dobra, zrobimy tak. Tak. Sobie zrobimy wyjście. Dzięki temu pięknemu zabiegowi macie miejsce na więcej cyków. Teraz dostawiamy następną parę drzwi. Tu już może być zrobione z kamienia. Stawiamy sobie dwa razy garażówki. Oczywiście mi zabrakło. To bazę mamy na rakiet. I teraz liczymy. Po ścianie 16, a po drzwiach 3, 3 i 3 to jest 9. Tutaj mamy powiedzmy 10. I trochę explo. 11, 12, 13. Czy można zrobić lepiej? Można zrobić, dodać więcej drzwi. Ale ogólnie chodzi o to, że jeżeli ktoś tędy skróci, to zyska rakiety, więc powiedzmy ilość rakiet, które można to rozwalić, więc jak zrobi się to do metalu, to już nie ma tego jak skrócić. Tędy wchodzi na 8, 9 i tutaj 12, więc jak chcecie, to możecie to zrobić jeszcze z haku. Ale głównie, jeżeli będzie chciał wchodzić od boku, to ma 16 rakiet, a baza jest bardzo malutka. Jak sami widzieliście, jest w niej bardzo dużo miejsca. Wygląda mniej więcej tak. Oczywiście tu możecie sobie cokolwiek dobudować, żeby mieć łatwiej wchodzić. Baza ta specjalnie nie wygląda, ale jak na taką malutką bazkę, która jest zaczęta od startówki 2 na 1 i dołożony jest tylko jeden trójkąt, to ta ilość rzeczy, które można tam zmieścić, jest w sumie bardzo duża. No bo tych skrzynek jest od cholery. Jakby na to nie patrzeć. Najważniejsze jest to. Startówka całkiem spoko, podoba mi się. Przerobić to też można, bo z tego co jest zrobione, możecie na spokojnie zrobić z tego maina potem. Starczy to wszystko poulepszać sobie potem do haku, ewentualnie rozbudować to wszerz do góry i tak dalej i macie całkiem spoko z tego bazę, więc nie musi to być startówką. A jeżeli chodzi o samo 2 na 1, to mega dużo po prostu rzeczy się tutaj mieści. Minus jest taki, że nie zmieścicie tutaj workbench'a, czyli o tego, trójki. Bo trójka jest szersza i wam się tu za cholerę nie zmieści, więc to już do tego, jak rozbudujecie tą bazę albo jak się przeniesiecie. Podpieprzyłem trochę content z zagramanicy, bo w sumie nigdy... Dwa razy dobudowałem chyba na live już, ale nigdy nikt tak chyba startówki nie robił. Całkiem dobry patent. Problem jest taki, że trzeba robić kolejność taką, że to jest duży minus. Że najpierw wstawiacie powiedzmy sobie trzy skrzynki, potem wstawiacie garażówki, nie, potem dobudowujecie ten trójkąt, potem wstawiacie garażówki, musicie podnieść jedną skrzynkę i potem musicie to rozmieścić jeszcze raz. To jest jeden duży minus.
i pierdzielenie się z tym, radzę sobie to przećwiczyć. A jak ktoś zastanawiał się, gdzie budowałem bazę, to na Intoxicated Creative Building. Jest taki serwer, możecie sobie tu budować co chcecie, więc sobie to przećwiczcie, bo jak będziecie chcieli to zrobić na żywca zaraz po tutorialu, to obstawiam, że skrzynki wam się nie pomieszczą. Ja się z wami bardzo serdecznie żegnam, mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapki. Normalnie odcinki zaczną wchodzić, jak skończę przedłużanego live'a, bo na razie to po minimum 8 godzin, a nieraz więcej robię live'y, więc nie mam czasu nagrywać odcinków. Za co bardzo przepraszam, a tymczasem się żegnam, trzymajcie się, cześć!